który jest inny niż planowaliśmy. Z racji, że wylała się na nas ostatnio fala krytyki pod ostatnim, pierwszym naszym filmem. Więc spotykamy się teraz tutaj, bo chcemy sobie po prostu wyjaśnić parę kwestii. Dokładnie tak. No i to co, mogę zacząć, jeśli chcesz. No bo zaczynaj. Chcemy się odnieść do kilku kwestii, no bo z niektórymi się zgadzamy, z innymi no nie zgadzamy się. Z czym się zgadzamy na pewno? No to nie był to dobry start. Widać było, że albo nie było widać, bo wyszliśmy na sztucznych. Ja się w chuj stresowałem, nie? Aż mi na czole żyła wyleciała. Byłem strasznie zesrany. Patrzę w lewo, widzę Kingę. Taka jest cicha, nie wiem, czy chce coś mówić, czy nie. Byliśmy tacy po prostu no, zmieszani. No i chciałem to jakoś pociągnąć, przez co wyszło nienaturalnie i cringe. No ale mroziło. Co? Mroziło. Jak to pisaliście, mroziło. No ale to co? No, od tego nie uciekamy. Z tym się zgadzamy. Wielu twórców tam pisało, znaczy pisało. Może nie tyle, co pisało, co większość się wypowiedziała. Babciu, i też przehajpowany, bo powiem szczerze, chcieliśmy to zrobić jak najlepiej. Mieliśmy takie, no, chcieliśmy dać sobie wszystko i wyszło sztucznie po prostu, nie? Tak, ja od siebie też dodam, że naprawdę to się może wydawać dla takich już stałych twórców YouTube'a coś naturalnego, tak? Bierzesz kamerę, nagrywasz. Ale mnie osobiście tak zjadł stres, że wyszło to bardzo nienaturalnie, jak to powiedział Hubert. Chcieliśmy zrobić to za dobrze, a wyszło no po prostu źle, nie ukrywamy tego. Dlatego teraz przychodzimy z przeprosinami. No, przeprosinami, nie przeprosinami, no bo tak, tak mówimy, no to było, to jest nasza wina. Mroziło jak skurczybek, nie, nic. No co, no może będzie lepiej, no co widzowie, gówno. Będzie lepiej. Musi być lepiej, w każdym razie z czym się nie zgadzamy, moim zdaniem oczywiście, no bo zarzuciliście nam przywitanie, które wyszło końcem końców średnio. My chcieliśmy to ugrać tak, ale kurwa świeci. Tragedio. Chcieliśmy ugrać tak, że będzie to takie, wiecie, z dystansem, no bo chcąc nie chcąc do Kingi, oczywiście na większą skalę piszą, że to jest była Friza, do mnie na mniejszą skalę piszą, że jestem byłym kolegą Rembola i chcieliśmy tak, wiecie, z dystansem do tego podejść, jak już mamy tę szufladkę. Szczerze, miało to być po prostu śmieszne, niestety dla nas, nie każdy załapał, o co tu chodziło, więc faktycznie mogliśmy... Ja trochę rozumiem ten sposób przywitania, ale tak jak powiedzieli, no nie wyszło to kurwa fajnie, wyszło to trochę chujowo i... Miało być zabawnie, wyszło żałośnie, nie? Ale sam zamysł kumam. Trochę inaczej zacząć tam ten pierwszy filmik. No ale tak jak tutaj Hubert też powiedział, ja bardzo dużo razy spotkałam się, że do mnie mówią nie Kinga, nie Kingixa, nie wiadomo co, tylko była Friza. Zresztą widzicie po miniaturkach, nigdzie nie ma, że wróciła Kinga czy Kingixa, tylko jest była Friza. W sensie, czy nas to dziwi albo boli? No nie, tylko chcieliśmy ten sam zabieg ugrać u siebie, nie? Dokładnie. No i miało tak być, że będzie śmiesznie, a wyszło cringe przez to, że było to przehypowane. No to oglądaliśmy wypowiedzi większości twórców, przez co łatwiej nam teraz się jakby do tego odnieść. No i co, Boxdel powiedział, że widać, że byliśmy tacy no przehypowani, zwłaszcza ja. No i to prawda, no. Powiem tak, no zesrałem się, no nigdy tak nie byłem zestresowany. Na maturę przynajmniej coś umiałem, wiedziałem się czego spodziewać, a tu no wchodzę i nie wiem, czy nas zjedzą z góry, czy nie. No jak widać, mroziło, no i były z tym związane komentarze. No ale patrzcie, też się na mnie dziwcie, że chcemy jakby to... Ja bym miał do wyboru właśnie spotykać się z Kinią albo z Wersow, to nie zastanawiał mi się dłużej niż kurwa 10 sekund. Wziąłbym Kinię w chuj, nie? Kinia wydaje się na pewno dużo inteligentniejsza. Moim zdaniem jest dużo ładniejsza, bo jest naturalna. No, wolałbym Kinię. Zdecydowanie. I jeszcze pozwala się do basenu wrzucać w samych majtkach. To można myślenia niej porobić. Wyjaśnić o aspekty byłej Friza i byłem kolegą Rembola, no bo nawet nie zaczęliśmy, bo moglibyście powiedzieć, że miniaturki takie są, bo my mówiliśmy sami w filmie, że nazwaliśmy się, no w skrócie byłymi. No a Boxdel dodał filmik, że była Friza wraca, zanim jeszcze w ogóle wyleciał filmik. Znaczy, nie obwiniam go tutaj, jak mówię jeszcze raz, tylko że no chcieliśmy to ugrać, żeby było po prostu, wiecie, no tak z dystansem, no ale wyszło, no cringe, no i co, no gówno. No i kurwa, ale ty swoim no co gówno to też jest kurwa cringe'owe, musisz się nauczyć, nie mów tego. Źle to brzmi, słabo to brzmi. No i co, no i gówno, i sam sobie odpowiada. Trochę lipa. Byliśmy live Nitra. Wiadomo, Boxdela, tam i samu i kilku innych twórców, z tym, że... Bo my jesteśmy w słabej sytuacji, bo musicie też zrozumieć, patrzcie, zarzucacie nam, że się chcemy wybić na Frizie,
gdzie nie było go w miniaturce ani w tytule. Chcieliśmy po prostu ugrać, żeby było zabawnie, odebraliście, że chcemy... Mnie tak szczerze jest ich trochę szkoda, bo to jest prawda, oni są w jakieś tam szufladki wrzucone i tak naprawdę ludzie właśnie mnie zarzucają, że o, wracacie w tym momencie, gdzie akurat Fritz ma jakieś dramki. A gdyby wrócili troszeczkę wcześniej, kiedy Fritz był na turbotopie, to mówiono by, że o, wracacie teraz, bo Frizowi się powodzi i chcecie, kurwa, żeby o was głośno też było, bo nagle się obudzą, że była Friza jest na YouTubie. Kurczę, no trochę są wrzuceni w takie szufladki, troszeczkę są narażeni na dużą falę właśnie krytyki, dużą falę hejtu, więc tak naprawdę, czy oni mają łatwiejszy start finalnie, czy trudniejszy, to ciężko, kurczę, określić. Niby jakieś liczby z Instagrama, niby, kurwa, ta przeszłość, niby wszyscy twórcy to nakręcają, oglądają, wypowiadają się, robią filmy, ale z drugiej strony wszyscy podchodzą do nich strasznie sceptycznie, tak naprawdę za niewinność, bo wiecie, mamy słowo Friza i Friz twierdził, że Kinga go zdradziła. Kinga twierdzi, że go nie zdradziła, bo nie byli już wtedy parą. I komu, kurwa, wierzyć? Jest to słowo przeciwko słowu i dlaczego z góry zakładamy, że Friz ma rację? Ja wam, kurwa, powiem dlaczego, bo na YouTubie niestety tak jest, że im większe masz zasięgi, tym bardziej twoja racja jest twojsza, cytując tutaj jeden klasyk filmowy. Ten, co ma więcej obserwatorów, nigdy nie kłamie, on ma zawsze rację, jest inteligentny, ogarnięty. No kurwa, no widzów bo kłamał, no nie, to już nie kłamałby widzów, nigdy w życiu. Więc tak naprawdę to jest słabe, że Friz rzucił jedno słowo, pokazał dowód, który koniec końców dowodem nie jest, bo tak jak Kinga powiedziała, już wtedy razem nie byli. Czy jest to słabe, że na przykład dziewczyna dzień czy dwa po rozstaniu się z kimś całuje? Może, kurwa, tak, ale ma do tego pełne prawo, nie? Wolisz. Friz nic nie mówił? No kurczę, nie jestem pewien. Z tego co pamiętam, to była taka zmianka kiedyś o tym. No ale ogólnie dziewczynie się trudno wybronić. To jest troszeczkę właśnie sytuacja analogiczna do sytuacji w sądzie. Ja twierdzę, że sąsiadowi nie groziłem, sąsiad twierdzi, że mówiłem, że go kurwa zabiję. I na czym stoimy? Stoimy na tym, że sąd przyznaje rację sąsiadowi, bo to sąsiad mnie oskarża. Dowodów jak nie było, tak nie ma, ale sąd sobie sam wybiera, kurwa, kogo skazać, a kogo nie skazać. I podobnie jest troszeczkę na YouTubie, że to widzowie często bez dowodów sami wybierają, czyją stronę tak naprawdę wezmą, a moim skromnym zdaniem ta Kinga naprawdę w dużej mierze przyczyniła się do sukcesu Friza. Ona pomogła mu wypłynąć na taką właśnie szerszą wodę, jeżeli chodzi o widownię, bo kontent z nią był bardzo klikalny, wiecie, no. Tu do kisielu ją wrzucił, tu w basenie kurwa poskakała, tutaj majtki pokazała, tutaj cysia pokazała. No to było clickbaitowe generalnie, plus był to taki moment na polskim YouTubie, gdzie ludzie strasznie hype'owali pary. Lubili bardzo oglądać takie filmy, gdzie występuje chłopak i dziewczyna, więc ona naprawdę pomogła mu tego hype'u nabudować. A teraz tak naprawdę dostaje hejty za niewinność, bo o ile zgodzę się, że film był turbochujowy, bo był tragiczny, o tyle nie zgodzę się, że z góry można podchodzić do dziewczyny sceptycznie tylko dlatego, że kiedyś nagrywała na cudzym kanale. Jest to dziwne. Kurwa! Musimy się wybić i po prostu ten film, głównym takim naszym założeniem tego filmu jest, żeby zamknąć temat Friza, Rembola, żeby po prostu iść dalej, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś nam zarzuca, że się na nich wybijamy, bo z dwojga złego wypowiemy się, będzie, że się wybijamy. Nie wypowiemy się, jest źle, bo przemilczymy, czyli coś ukrywamy, nie? I my postanowiliśmy, że po prostu wyjdziemy naprzeciw, na wszystkie tam pytania, jakie były, odpowiadamy prosto z mostu i no i tyle. Więc Kinga, jako że tam Nitro zwrócił się głównie do ciebie, no to możesz się wypowiedzieć, nie? Nitro zadał na swoim live w sumie dość ciekawe pytanie. Mianowicie, co się stało tak naprawdę między mną a Frizem? Dlaczego doszło do tego rozstania? Ja osobiście nigdzie na ten temat oficjalnie się nie wypowiadałam. No jedynie gdzieś tam rok temu ekstremowałam, ten temat był parę razy poruszany, ale to nie był taki filmik, gdzie każdy mógł sobie do tego wrócić, przesłuchać na spokojnie i zobaczyć. A właśnie, gdyby mi się wydaje, że gdyby chciała faktycznie wrócić i wybić się na Frizie, to nagrałaby właśnie film, w którym by powiedziała, dlaczego tak naprawdę rozstałem się z Frizem. I wtedy nagrałaby taki film a la aferki, gdzie przedstawiłaby pewne teksty, pewne fakty, czy powiedziałaby, co ona o tym myśli, nie jest, krytykowałaby zachowanie Friza, bądź też nie, ale generalnie byłoby to mega, mega clickbaitowe i na pewno ludzie by do tego weszli, zwłaszcza w momencie, w którym jest taki okres, gdzie ekipie się pali pod nogami i baliby się, że Kinga dorzuci kolejnego węgla, nie? Kolejny kawałek węgielka, także tak. Chociaż nie wydaje mi się, że w tym filmie powinna nagle mówić o Frizie, bo to z jednej strony laska mówi, że się odcina od tego tematu, odcinają się od swoich przyjaciół starych, odcinają się od swoich związków starych, a z drugiej strony minutę później jest mowa o Frizie. Trochę jest to takie, kurwa, niespójne moim zdaniem.
Więc postaram się teraz tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości i wam powiedzieć, co z mojej strony, bo to będzie moje zdanie w końcu w tej sprawie poruszone. Więc tak, w momencie, kiedy weszłam w związek z Karolem, czyli z YouTuberem, bardzo mi się to podobało. To było takie, no ciekawe mi przede wszystkim. Cały czas coś się działo. Tu nagrać filmik, tu jechać, coś załatwić trzeba było. I no nie było tej nudy, tak? Jeszcze wtedy chodziłam do szkoły, to tak po szkole od razu na nagrywki. No mówię, fajnie, podobało mi się, bo cały czas coś się działo. Ale im bardziej to brnęło na większą skalę, tak? Zaczęło to rosnąć. Ja zaczęłam się czuć bardziej materialnie. Zaczęłam się czuć jak tak naprawdę przedmiot używany do taka maszynka do zarobku. O, dokładnie. Brzydko to ujma, ale tak było faktycznie. I na początku jakby gdzieś myślałam, że okej, okay, Kinga, tak to ma wyglądać właśnie. No to okej, okay, on tobą zarabia, ale potem... Ale tu się dźwięk totalnie rozjechał w ogóle. Prawie, że halo, coś jest ewidentnie nie tak. No bo no, zarabiać tak na swojej dziewczynie, używać jej jako przedmiot, no to no, słabo to wygląda, no nie? Tu zarzuciła mu teraz, że ją przedmiotowo traktował, to już może być drama, to już może być drama. No i mnie to po prostu przerosło, zaczęło mi się to nie podobać, chciałam od tego właśnie uciec. Kolejną ważną kwestią było to, że wraz jak te liczby, wyświetlenia, to wszystko rosło w górę i to w tak szybkim tempie, zaczęły gasnąć uczucia, po prostu. A ja jestem bardzo uczuciową osobą, mi na miłości w życiu bardzo zależy. Mi też. A jak to zaczęło wygasać, to czułam się taka no, dosłownie spalona. Mi też na uczuciach zależy i szczerze, Kinga, jeżeli chcesz, możemy razem nagrywać filmy. Ja jestem sprawiedliwy, możemy zrobić podział 90-10, więc też ci trochę skapnie mamony. A tak się składa, że mi się całkiem podobasz. Tak tylko powiem, podobno oglądali wypowiedź innych twórców, pewnie mnie nawet nie znają, ale jak mnie znają i obejrzą, to oglądaj bez chłopaka jakby co. Wypalona bardziej bym powiedziała z uczuć i... Jak tutaj no nie jest tu lejasz, no fajna jest. Materializm wokół mojej osoby. Poczułam się w tym wszystkim źle i naprawdę wolałam zakończyć związek, bo nie ma też co na siłę się męczyć w związku. I to nie było tak, że z dnia na dzień pyk pa Karol, tylko próbowaliśmy rozmawiać na ten temat, czy na pewno, czy to jest moja ostateczna decyzja, czy nie ma jakby jakiegoś innego wyjścia z sytuacji, ale byłam tutaj, pamiętam, stanowcza. Nie wiem, czy Boxdel to powiedział, nie chcę, kurwa, koguty. Nie wiem, czy Boxdel to powiedział, czy Nitro. Trochę mi się już tu pogubiło, ale w każdym razie do tego chcę się odnieść. Że wróciliśmy, bo zobaczyliśmy, że ekipa przestaje sobie radzić. No tak, po prostu powiemy szczerze, to był to jeden z czynników, że akurat teraz wróciliśmy. Co kurwa? To już wcześniej. Na początku, wiadomo, chcieliśmy się poznać w związku, bo to... Nie było tak, że... What the fuck? Jakie to ma znaczenie, kurwa? Chcieliśmy po prostu się poznać, żeby wiedzieć, czy to w ogóle jest to. Czy ma szansę to wypalić, tak? No bo po co też coś robić na siłę, gdzie za, nie daj Boże, miesiąc miałby wszystko pierdzielnąć. No, bez sensu, nie? Tak, no więc odpowiadając na pytanie, tak, jest to jeden z czynników, dla których pojawiliśmy się ja teraz, a nie kiedy indziej w każdym razie planowaliśmy... Znaczy, o, kurwa, macie. On bardzo to wszystko tak przyspieszył, bo... To, co mówisz, o Jezu, o kurwa. No temu mówicie, że się chcecie od przeszłości odciąć, że odciąć się od Freeza, od jakiegoś kurwa Rembola, a po 5 minutach pierdolicie, że przez sytuację w ekipie wróciliście wcześniej. Wy idioci, no! Dobra, możecie mnie zatrudnić na menadżera, ja będę robił kurwa research tego, co wy pierdolicie. Jezusie Chry... Co do YouTube'a było już dużo wcześniej, ale tutaj... Z mojej strony to wynikło z trochę prywatnych. Nie do końca wiedziałam, czy chcę w to iść, czy na pewno sobie dam radę. O, w ten sposób mi powiedziała, chociaż już moje powroty na stronę internetu były nie raz, a dwa razy. I owszem, to co się dzieje teraz u ekipy spowodowało takie przyspieszenie tego, że okej, wchodzimy, teraz jest ten moment. No i co? No i musimy sobie po prostu kilka rozdziałów zamknąć, w sensie nawet chcemy, bo jakby to powiedzieć...
Ja jestem przekonany, że ta kinia teraz siedzi sobie i myśli, kurwa, mogłam być Wersow, mogłam mieć sztuczne cycki, mogłam mieć, kurwa, zajebistą chmurkę, własne, kurwa, ubrania, Karol schudł, Karol wyprzystojniał, ja pierdolę, nawet własną karuzelę bym, kurwa, w Energilandii miała. A teraz siedzę na jakiejś ala karuzeli, gibię się z jakimś, kurwa, brodatym skurwysynem na huśtawce. Jestem, kurwa, przekonany, bo ja bym tak myślał na jej miejscu. Boli nas fakt, że wiele osób zarzuca nam to, że chcemy się właśnie wybić na frizie. Jakby tak było, byłoby go na pewno więcej w miniaturkach, byłby gdzieś w tytułach. No prawda, mieliśmy jeden film, ale nie było go tam. W każdym razie powiedzieliśmy to, co powiedzieliśmy na wstępie, gdzie miało być to ironicznie, miało być to śmiesznie, a wyszło chujowo. No i teraz po prostu tak by wyciągnęliśmy z tego wnioski, chcemy się do tego odnieść. No ale to już tak wiecie, a chcieliśmy jeszcze poruszyć dalej, poczekaj, bo tam do każdej wypowiedzi jakoś tam cegiełkę chcielibyśmy dołożyć. Boxdel. Kurczę, wydaje mi się, że ogólnie dużo lepiej by było w momencie, w którym oni by sobie wzięli telefon do ręki, po kolei mieliby wypisane tematy, o których chcą się odnieść, a nie mówili to z głowy, bo dzięki temu byłoby to takie bardziej schludne i faktycznie nie byłoby takiego nadmiaru tracenia czasu na te przemyślanie, bo to kiepsko to wygląda. Nie mówię, że mieliby ciąć materiał, bo gdyby cięli materiał, to być może ktoś by mi właśnie zarzucił jakąś tam manipulację, czy dłuższe zastanawianie się nad odpowiedzią, chociaż ja osobiście na ich miejscu bym to pociął, bym sobie wziął telefon do ręki, kartkę do ręki, cokolwiek, miałbym rozpisane tematy, które chcę po kolei poruszyć i bym sobie ciął każdą wypowiedź, żeby właśnie nie było tego to było tak, czekaj, to mówił on, nie on, bo to się nieprzyjemnie ogląda. No, znowu taki brak totalny rozplanowania w tym filmie. Widziałem, że tam zrobił to śledztwo, w sensie bardzo trafnie, że zanim w ogóle kanał wyszedł, on już znalazł, że jesteśmy razem i że będziemy otwierać kanał. Nawet wystalkował, że byłem streamerem. Na szczęście nie trafił na szoty jak trochę patologiczne, jak walę klawiaturę na web albo i różne rzeczy, bo League of Legends to jest kurewska gra, tam się nie da normalnie grać. Ale... A tu się chyba ubezpieczył z góry, specjalnie o tym powiedział, bo bał się, że ktoś to znajdzie, ktoś to zobaczy i będzie się musiał z tego tłumaczyć, więc wolał sam się przyznać do tego, że robił zjebane rzeczy na streamie. Ha, mocne akurat. To w miarę we smart. Lepiej się przyznać, niż zostawić to na pastwę losu. Była tam kwestia fajnego kanału, nie? W momencie, kiedy my na swoich Instagramach udostępnili... No ale prawda jest taka, no kurwa, nie oszukujmy się, ja gram w League of Legends naprawdę bardzo dużo. Zdarzyło mi się z pięści przypierdolić w klawiaturę, a ja jestem naprawdę nerwowym, kurwa, człowiekiem, jeżeli chodzi o gry komputerowe, ale nigdy, kurwa, w życiu nie napierdalałem pod wpływem wkurwienia głową o klawiaturę czy klawiaturą o głowę, więc nie oszukujmy się, jak robisz coś takiego, to jest to taki typowy ruch pod tytułem może będą szoty, może ludzie będą mówić, może kanał mi się wybije, więc tutaj pierdolenie, że to było, bo fajny kanał, bo nie, to było na zasadzie zróbmy kontrowersję. Pod publiczkę odpierdolmy coś bardzo głupiego. Mówiliśmy, że otwieramy nowy kanał. Link was przekierowało na YouTube'a na kanał o nazwie Fajny Kanał. I dlaczego tak w ogóle to wyszło? Dlaczego? Jaki mieliśmy w tym cel? Mieliśmy taki cel, że chcieliśmy do końca to zostawić w tajemnicy, nie? Na początku mieliśmy na koncie Kingi dalej to robić, ale Boxdel tam słusznie trafił, że tam algorytmy i chcieliśmy po prostu nowy kanał założyć. Nazwaliśmy go Fajny Kanał, żeby nie nazwać go od razu Kingixa i Drex, bo to by był spoiler tej takiej, powiedzmy, niespodzianki, którą mi tak, jak widać, większość osób się... O kurwa, jaka niespodzianka. O, tak wygląda niespodzianka. Sorry, musiałem. Tak, ale chcieliśmy faktycznie do publikacji pierwszego filmiku, czyli do niedzieli do godziny 18, utrzymać to w takiej, no, mimo wszystko tajemnicy. Wtedy zmienić nazwę kanału na tą oficjalną, która jest teraz. Są okrutne, szczery. Nie mieliśmy tutaj zamiaru kradnięcia nikomu kanału, przepraszam, Boxdel. Dobra, i kolejna sprawa to odpowiedź Isamu, nie? Chciałem się odnieść do odpowiedzi Isamu. Szymon. W sensie zarzucił tam to, że cringe, że żałosne, no to tak jak mówię, podpisuję się pod tym, przyjmuję to na klatę. Stres mnie zjadł, po prostu, najzwyczajniej w świecie jestem człowiekiem, stres mnie zjadł, nie będę wam pierdzielił, że tam chcieliśmy jakoś inaczej to ugrać, też nie do końca wiedzieliśmy, jak się zachować. Ale stres to naprawdę... No naturalnie, najlepiej naturalnie, też rozumiem, bo ja sam jak nagrywam filmy, to często odpierdalam cringe, bo po prostu łapię taki vibe i tak robię, ale obiecałem sobie, że więcej głupiego pierdolenia nie będzie
trzeba zachować się na taką totalną naturalność i minimum powagi, bo to się lepiej ogląda i też jest większy wachlarz osób, do których może to dotrzeć. Jak robisz taki naprawdę potężny cringe, ale nie jest, który nie jest przy okazji patologiczny, to masz dużą szansę, że będzie cię naprawdę młoda publika oglądać. A kiedy twój content jest może nawet nie w tyle 100% poważny, to twoje zachowanie jest normalne i naturalne, to tak naprawdę jest szansa, że trafisz do dużo szerszego pułapu ludzi, bo zarówno i młoda osoba może zwrócić na to okiem, jak i osoba, która ma 25 czy 30 lat, nie? Więc myślę, że świetnie to obrazują takie kanały stricte, na przykład motoryzacyjne. Nie oszukujmy się, motoryzacyjne kanały to są takie kanały, które ogląda zarówno osoba, która ma lat 15, jak i 40. Bo tam jest dużo merytoryki, dużo naturalności, dużo przedstawiania faktów i to jest chyba jednak najfajniejsze na YouTubie. Poza tym w momencie, w którym masz już te 24 czy 25 lat, ja mam 24 jakby co, to też już tak głupio. Znaczy pierdzieć mikrofon można na streamach, jak mało osób widzi, a tak przed całą Polską to się głupio pokazać. No. W tym razie powiedziałem tam w tamtym filmiku, że moje relacje z Rembolem się skończyły, bo pokłóciliśmy się o pieniądze. Tak, jest to jeden z głównych czynników. Tam brak zaufania i inne kwestie to były, które też tam powiedziałem, ale głównie chodziło o pieniądze. I Szymon zatrzymał filmik i powiedział, że 10 lat współpracuje tam z Nitro, że z innymi ziomkami. No i fajnie, powiem tak, no bardzo się cieszę, no bo fajnie mieć przyjaciół wokół siebie, też mam przyjaciół. Z tym, że akurat jeśli chodzi o Rembola, no to nam nie wyszło. No ale tak już jest w życiu, że niekiedy nie masz zawsze szczęścia w miłości, a niekiedy nie masz zawsze szczęścia w przyjaźni. No i tyle. Ale jakby internet taki jest, że tutaj ta prywatność nasza... No to też prawda, bo argument na zasadzie, a ja kurwa komuś ufam, on 10 lat mi nie wyjebał. No kurwa, zresztą tylko trafisz. Ja na przykład też, nawet głupi przykład ode mnie pożyczania pieniędzy. Pożyczyłem pieniądze naprawdę sporej ilości osób. Duża część ludzi mi te pieniądze zawsze oddała. Zresztą Sergiusz nawet na dzień dzisiejszy ma moje 17 tysięcy złotych. Ktoś może powiedzieć, kurwa, potężna suma pieniędzy. No tak, ale co jak co, ja nie twierdzę, że Sergiuszowi ufam w każdym aspekcie, bo powiem szczerze, nie ufam Sergiuszowi w każdym aspekcie, ale jeżeli chodzi o to aspekt finansowy, to mu ufam i wiem, że mnie nie oszuka, przynajmniej wierzę, że mnie nie oszuka, nie? Więc nie mam problemu jakąś tam większą sumę pieniędzy dać, on mi też nie ma problemu dać większą sumę pieniędzy. Ale jednak faktycznie na pieniądzach się łatwo naciąć. Wydaje mi się, że strasznie dużo takich osób, kurwa, które za 100 zł by cię wydymało, więc trzeba uważać. Człowieka zanika po prostu, więc my chcemy być z wami szczerzy, więc jak są jakieś nurtujące was kwestie, to śmiało chcemy je wyjaśniać, napracowywać, żeby nie było jakichś niespójności po prostu, więc no. Gadamy. Musicie nas zrozumieć, bo chcąc iść do przodu, nie możemy tego zrobić, dopóki będzie cały czas ta łatka byłej Friza czy byłego kumpla Rembola, oczywiście na mniejszą skalę, ale jednak, nie? Bo dopóki to będzie, to wszyscy będą zarzucać, że chcemy się na nich wybić. Tak. Dlatego chcemy w tym miejscu zamknąć ten temat. Oczywiście, jeśli będą jakieś wątpliwości, jakieś pytania, ktoś tam zada, odbije znowu piłeczkę, to jak najbardziej się odniesiemy, bo wychodzimy z założenia, że lepiej się odnieść. Reczis przesyła 2 zł i 91 groszy. Rafał, kiedy na jakiś cykl wjazd, no czy na razie off? Nie planuję nigdy brać sterydów, ale zobaczymy, co życie przyniesie. Słowa podsumowania. No, co mogę dodać na koniec? No ja przepraszam za pierwszy filmik, że wyszło to tak cringe. Kurczę, mi się głupio przypierdalać, jeżeli chodzi o filmy, z racji takiej, że ja też bardzo amatorsko wszystko robię na pół gwizdka, no odpierdol. Ale wydaje mi się, bo wiecie, ja sobie nagrywam filmy bardziej for fun, dla mnie to jest dodatek. Ja przede wszystkim streamuję. Czy komuś się streamy podobają, czy nie? No to nie wiem, no to widać po liczbach, tak? Jest część osób, która faktycznie lubi i regularnie ogląda. I są pewnie osoby, które kurczę gardzą tym, co mówię, gardzą tym, co robię, uważają, że jestem, nie wiem, wulgarny, bezbeczny czy głupi, whatever. Ale finalnie ja się bardziej przykładam do streamów, zwłaszcza do regularności, a jak powiedziałem, filmy są dla mnie dodatkiem, dopiero teraz być może zacznę robić to częściej i bardziej namiętnie, że tak powiem. Ale czego zmierzam? No uważam, że kurczę, jak już taki film nagrywasz, jest to drugi film, masz jakieś tam ambicje, żeby założyć duży kanał, bo podejrzewam, że raczej wysoko mierzał. Co? No... Ale z drugiej strony śmiesznie za rok, no, do tego wrócimy, będziemy oglądamy na pierwszy. Nie no, chujowo ten film też nagrali. Wydaje mi się, że ja wiem, że w naszych filmach też jest strasznie chujowy mikrofon, ale jak powiedziałem, ja to robię na pół gwizdka, no odpierdol. Myślę, że mogliby w lepsze tutaj audio zainwestować.